Cześć, tu Kamil. Tematem dzisiejszej lekcji będzie nauka liczebników. Rozpoczniemy od nauki słów. Prowadzimy liczenie w SPAC i połączymy to z aspektem kardynalnym i zapisem symbolicznym liczby. Przygotujmy sobie różnokolorowe klocki i kartoniki z liczbami. Ja przygotowałem sobie od 1 do 10. Wy możecie pracować na dowolnym zakresie. Pamiętajcie, żeby był on o 1 większy od ostatniego znanego przez dziecko liczebnika. Zaczniemy od rozgrzewki. Stajemy naprzeciwko dziecka i prosimy o wykonywanie ćwiczeń w rytmie naszego liczenia. Możemy zrobić 10 podskoków, 10 pajacyków, czy też 10 przysiadów. Aby uatrakcyjnić to ćwiczenie, możemy modulować tempo liczenia. Zaczniemy powoli. 1, 2, 3, aby później przyspieszyć. 4, 5, 6. Teraz czas na liczenie w SPAC. Zabawimy się w rakietę. Będziemy odliczali od 10. Zaczynamy od przysiadu i liczymy. 10, 9, 8. W miarę odliczania podnosimy się do góry, tak aby gdy dojdziemy do zera, wykonać jak najwyższy wyskok. Połóżmy teraz przed dzieckiem wybraną przez nas ilość klocków i poprośmy o ich przeliczenie. Sprawdzimy w ten sposób, czy zapamiętało liczebniki w odpowiedniej kolejności. Jak liczyć poprawnie, pokazywaliśmy w jednym z poprzednich naszych filmów. Do kolejnego ćwiczenia przygotujmy sobie trochę więcej klocków. Zbudujemy coraz to większe wieże obrazujące liczby, w moim przypadku od 1 do 10. Zaczniemy od jedynki, czyli 1 klocek. Następnie będzie 1, 2. 2 klocki. 1, 2, 3. Potrzebujemy 3 klocki. Następna wieża 1, 2, 3, 4. Będzie składała się z 4 klocków. I tak kontynuujemy aż do 10. Dzieciaki na pewno zauważyły, że powstały nam takie schody. Każda kolejna wieża jest dokładnie o 1 wyższa od poprzedniej. Dołożymy teraz do tego zapis symboliczny. Będziemy ponownie liczyli i przed każdą wieżą położymy odpowiednią kartę. No to zacznijmy liczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ćwiczenie to oswaja z zapisem symbolicznym liczby i ukazuje aspekt kardynalny każdej z nich. Dziękuję bardzo za udział w kolejnej lekcji i zapraszam do kolejnych. Subskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku i Instagramie Ucz się z domu. Do zobaczenia!